Witamy w kolejnym odcinku Co słychać, panie profesorze? Cześć, Martin. Dzień dobry, panie psorze. Co u ciebie słychać, Walter? Wszystko w porządku. Mam się świetnie, bo widzę, że historia toczy się dalej. A to oznacza, mam taką nadzieję, że nieszczęścia na naszej planecie wkrótce dobiegną końca. Też tak uważam. Poprośmy Boga, aby pobłogosławił naszą dzisiejszą rozmowę. Ojcze w niebie, znów prosimy Cię o pobłogosławienie naszej rozmowy. Potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy, aby Duch Święty przewodził naszej rozmowie. Prosimy Cię o to teraz w imię Jezusa. Amen. Martinie, dzisiejszy odcinek zatytułowałeś Granica Bożej Wyrozumiałości. Przez całe lata wiele rozmawialiśmy o konieczności przygotowania się na wydarzenia opisane w proroctwie. Jednym z elementów, które należy poważnie rozważyć, gdy Bóg daje taką możliwość, jest kwestia wydostania się z miast, w których wybuchnie ogromna zawierucha, a związki zawodowe będą tymi, które sprowadzą wielkie kłopoty na nieznaną dotąd skalę. Zgadza się. Handel obejmuje wiele elementów. Nie tylko prawa pracownicze, ale również transport, produkcję spożywczą, całą infrastrukturę niezbędną do tego, by gospodarka działała. I na każdym poziomie pracują osoby należące do związków zawodowych. Właśnie. Możemy zatem spodziewać się w niedalekiej przyszłości poważnych kłopotów. Mówiliśmy już o niezadowoleniu gospodarczym na świecie. W naszej dzisiejszej rozmowie przyjrzymy się temu, co obecnie dzieje się wokół nas, aby przyjąć odpowiednią perspektywę. Ale kwestia, którą przede wszystkim się zajmiemy, dotyczy tego, jak ludzie Boga mają się przygotować na czasy, w których żyjemy. To prawda, ponieważ sytuacja jeszcze się pogorszy. A my nie chcemy być wyłącznie kanałem informacyjnym, który mówi, że obecnie na świecie dzieje się to czy tamto. Chcemy mówić o tym, jak wiąże się to z proroctwem i co to oznacza dla naszego osobistego przygotowania. Ważne jest zatem, aby nie zaniedbywać poważnych analiz Biblii. Zgadzam się w 100%. Obecnie jest to jeszcze istotniejsze i bardziej potrzebne niż oglądanie wiadomości. Tak. O co więc chodzi, gdy mówimy o granicy Bożej wyrozumiałości? Zacznijmy od cytatu z 5 tomu Świadectw dla Zboru. Z bezbłędną dokładnością nieskończony wciąż rozlicza się ze wszystkimi narodami. Kiedy błaga się Jego miłosierdzie, nawołując do pokuty, konto to pozostanie otwarte, ale gdy cyfry sięgają pewnej wyznaczonej przez Boga wielkości, rozpoczyna się służba Jego gniewu. Konto zostało zamknięte. Boska cierpliwość się skończyła. Nie ma więcej dla nich miłosierdzia. Gdy analizuję niektóre z uchwalanych w różnych krajach praw, niektóre ze strajków i zamieszek oraz wszystkie te wydarzenia, które dzieją się na świecie, zastanawiam się, jakie są ich podstawy. Czy opierają się na zasadach Boga, czy też może na czymś zupełnie przeciwnym? Całkowicie przeciwnym. Tak naprawdę na obecnym etapie przeobraża się to w chaos. Zgadza się. A upadek moralny jest tak oczywisty, że nawet najzatwardzialsze osoby będą musiały zdać sobie sprawę z tego, że z tym światem naprawdę coś jest nie tak. Idzie czas, w którym ludzka obłuda, ludzkie oszustwo i przywłaszczenia osiągną granicę, której Bóg nie pozwoli przekroczyć. Dowiedzą się, że cierpliwość Pana kiedyś się skończy. Ostatnia rzecz, która się wydarzy, to próba udaremnienia skuteczności autorytetu Boga, który jest nierozerwalnie, nieodzownie związany z czwartym przykazaniem. Ponieważ jest to przykazanie, które nadaje Bogu autorytet, jest to swego rodzaju test. Ludzie narzekają, twierdząc, że tak nie jest, że tak nie może być, ale w rzeczywistości musi tak być. I musi się to stać na samym końcu, bo gdy odbierzesz Bogu autorytet, wówczas będzie on musiał zadziałać.
Otóż to. Zatem diabeł będzie próbował odsunąć to działanie w czasie do ostatniej chwili, a to daje ludziom fałszywe poczucie bezpieczeństwa, że to się nigdy nie stanie. Dodatkowo nie odbywa się to w sposób, którego oczekujemy, ale inaczej niż nam się wydaje. Zawsze tylnymi drzwiami. Zgadza się. Pod osłoną ciemności, jak mówi jedno ze stwierdzeń ducha proroctwa. Dlatego właśnie musimy mieć otwarte oczy, ponieważ większa część świata będzie to robić tak czy inaczej, sądząc, że wyświadcza Bogu przysługę. Oto ciekawy wywiad opublikowany na kanale organizacji Church Militant. Wywiad z członkinią kongresu. Niezwykle interesujące jest to, co ta pani ma do powiedzenia. Zasiada w tym wielkim gmachu w zgromadzeniu osób, które mają ustalić, w jakim kierunku podąża naród, przyjąć jego ustawodawstwo i tryb jego wdrożenia. Jest to więc bardzo poważna sprawa. Musimy oczywiście zrozumieć, że organizacja Church Militant to skrajnie konserwatywna organizacja katolicka, która prawdopodobnie wierzy w to, że papież Franciszek ma w sobie więcej z antypapieża niż z papieża. Ale tak czy inaczej, ciekawe jest to, jak jej członkowie postrzegają całą tę sytuację. Nazywam się Michael Voris. Świat polityki oraz świat religijno-duchowy zbliżyły się na tyle, że niemal nie da się ich od siebie odróżnić, co tak naprawdę nie jest żadnym zaskoczeniem, gdy weźmie się pod uwagę, o co toczy się gra. Co ma pani do powiedzenia w tej sprawie? Przed chwilą opisała pani sytuację, rozpad Ameryki. Z jednej strony mamy tych wszystkich przywódców religijnych, którzy twierdzą, że musimy kochać rodzinę i tak dalej. Czy to niedwulicowe? To ciekawe, pomimo rozdziału państwa od kościoła, prawda? Tak naprawdę mamy tu do czynienia z kontrolą kościoła przez szatana. Kościół nie wywiązuje się ze swoich zadań. Nie postępuje zgodnie z naukami Chrystusa. Nie postępuje tak, jak zgodnie ze Słowem Bożym powinniśmy postępować, jak powinniśmy żyć. A mówiąc, och, musimy kochać tych ludzi, zaopiekować się imigrantami i kochać się wzajemnie, to jest miłość bliźniego. Owszem, mamy kochać się nawzajem, ale ich definicja miłości bliźniego oznacza zniszczenie naszego prawa. Oznacza całkowite przeinaczenie tego, co mówi Konstytucja. Oznacza nielegalne wykorzystywanie amerykańskiego podatnika i wreszcie oznacza forsowanie wśród Amerykanów polityki globalistycznej i zmuszanie ich do tego, by stali się kimś, kim nie powinni być. Prawdziwe znaczenie miłości bliźniego, miłości wobec innych osób oznacza też przestrzeganie prawa, postępowanie zgodnie z zasadami i to, że czasami trzeba powiedzieć nie. Gdyby zatem biskupi czytali Biblię i prawdziwie głosili Słowo Boże swojemu stadu, a nie tuszowali afer seksualnych, z udziałem dzieci, pedofilii, wówczas miłość bliźniego miałaby swoje prawdziwe znaczenie. Byłaby daleka od perwersji i kłamstwa, w które ją przekształcają. Oczywiście bardzo leży pani na sercu sprawa duchowości. Z jednej strony szatan, z drugiej wiara. Jak ocenia pani duchową naturę Stanów Zjednoczonych obecnie? Nie wiem nawet, dlaczego Bóg jeszcze nas nie zniszczył. Gdy szatan namawia do kłamstwa i grzechu, nie odbywa się to głośno, ale szeptem, delikatnie, miękko, prosto do ucha i do duszy. Mówi nam, że to w porządku, że tylko ten jeden raz, zrobisz to raz i będzie po wszystkim. I jeszcze składa obietnicę, kreśli przed tobą wizję tych wszystkich marzeń, które nosisz w sercu. W ten sposób szatan namawia do grzechu. To bardzo interesujący fragment wywiadu z Marjorie Taylor Greene, która zasiada w kongresie. Jej uwagi są fascynujące. Co ciekawe, prowadzący, mający skrajnie katolickie spojrzenie na sprawę, stwierdza,
że świat polityki i świat religii są nierozłączne. Przez długi czas mówiliśmy, że obraz zwierzęcia się tworzy, a ludzie, jak wiadomo, niechętnie przyjmują ten fakt. Ale jest to tak rażąco oczywiste. Nie tylko prowadzący, również przedstawicielka kongresu zgadzają się co do tego, że światy to działają jednomyślnie i ignorują prawo, jeśli chodzi o konstytucję. Zapytana o opinię w kwestii duchowości narodu Stanów Zjednoczonych, odpowiedziała, iż dziwi ją to, że Bóg jeszcze ich nie zniszczył. Uchwalają ustawy pozwalające na przerywanie ciąży, nawet w jej ostatnim dniu. Sądziła, że takie prawa nigdy nie zostaną przyjęte, ale zostały przyjęte bezpieczną większością głosów. Wygląda więc na to, że moralny barometr naprawdę spadł do poziomu, którego nikt sobie nie wyobrażał. Niektóre osoby twierdzą, że będą miały miejsce katastrofy. Podobnie mówi duch proroctwa, że nadejdą katastrofy. Mowa jest też o tym, że te katastrofy to czasze gniewu Bożego, które wylewa On na ludzkość. A dzieje się tak z powodu tego, jak działa świat polityki, jednomyślnie ze światem religii. Osobiście sądzę, że znaleźliśmy się w sytuacji ruchu wahadła. Ponownie, tak. I że wahadło wychyla się w stronę skrajnego liberalizmu. Wystarczy jedna czy dwie poważne katastrofy i wahadło wychyli się w drugą stronę. A wtedy spełni się to, co przewidywaliśmy przez wiele lat. Wszystko do tego prowadzi. Ustawy, które przyjmuje się za kulisami, komunikaty wysyłane przez przywódców politycznych i hierarchów kościelnych. Nie może być inaczej. Kolejność tych wydarzeń, niemal trudno w to uwierzyć, trudno powiedzieć, że jest przypadkowa. Gdyby spojrzeć na kolejność wydarzeń w ciągu ostatnich dwóch lat, jedno, potem drugie i kolejne, wydaje się, że wszystkie te zdarzenia miały miejsce w określonym celu. I każde z nich troszeczkę zmienia ustawodawstwo. I nie są to już akty prawne uchwalane doraźnie w sytuacjach kryzysowych, ale regulacje globalne. Martinie, to było planowane od bardzo dawna i stoją za tym precyzyjne strategie. Nieważne, czy w to wierzymy, czy też nie. Liberalni aktywiści grożą sędziom Sądu Najwyższego. Po wycieku dokumentów mówiących o próbach odwołania ustawodawstwa dotyczącego aborcji. To niesamowite, że w mediach nieustannie pokazują te obrazy, gdy przecież na drugim planie dzieją się inne rzeczy. Ludzie koncentrują się na tym, a w innym miejscu mają miejsce inne, równie ważne wydarzenia. To prawda, gdy nasza uwaga zajęta jest tym tematem, w międzyczasie uchwala się ustawy, które, jak powiedziałeś wcześniej, miały status przepisów przyjmowanych doraźnie w sytuacji kryzysowej, a obecnie stały się normalnymi prawami. I zabierają ci wolność osobistą i swobodę wyboru. To samo działo się w naszym kraju. Ogólnokrajowa klęska żywiołowa minęła, ale wszystkie wprowadzone wtedy przepisy nadal obowiązują, ponieważ wprowadzono je w innym trybie. Obejrzyjmy więc film poświęcony liberalnym aktywistom, którzy grożą sędziom Sądu Najwyższego. Jeżeli aborcje nie są bezpieczne, ty też nie jesteś. Część napisu namalowanego sprayem na budynku organizacji Wisconsin Family Action. Ciąg dalszy znajduje się w środku. To, co widać wokół mnie, to żadna odpowiedź. Julian Epling, prezes organizacji Wisconsin Family Action, otoczona w swoim biurze gruzem i szkłem, mówi, że komunikat jest jasny. Przyspieszył go wyciek dotyczący opinii Sądu Najwyższego. To oczywiste. Policja w mieście Madison twierdzi, że wygląda to na koktajl Mołotowa, wrzucony do wnętrza budynku. Szanujcie nas!
Rozumiem to. My tylko dbamy o ludzi. Nie masz prawa mówić mi, że powinnam wstydzić się takiego zachowania. Trwająca przez dziesięciolecia walka chrześcijan o odwołanie prawa do aborcji stanowi jedynie element szerszego programu. Czego jeszcze chcą? O co jeszcze toczy się walka? Nie chodzi tylko o aborcję, chodzi o znacznie szerszy zakres spraw. Tak naprawdę chodzi o spojrzenie na świat reprezentowane przez białych chrześcijan. Bardzo ważne jest, abyśmy zdali sobie sprawę z tego, że u podstaw wstydu i stygmatyzacji leży chrześcijański ekstremizm, który pozwala na przyjmowanie takich ustaw, pozwala na potwierdzanie tożsamości takich sędziów. Odkryli, że mogą sfabrykować, a potem pokazać światu swoje oburzenie na to, że aborcja jest nowym papierkiem lakmusowym dla konserwatywnych polityków. Odniesienie do Boga i wiary chrześcijańskiej często przywołuje się w tych przykładach politycznych, przy czym niektórzy mówią wprost, że wierzą, iż naród amerykański jest narodem chrześcijańskim. Martinie, czy sądzisz, że Ameryka zalicza się do narodów chrześcijańskich? Sądzę, że w Ameryce są chrześcijanie, którzy nadal opowiadają się za wartościami moralnymi. Ale jeśli chodzi o prawo, uważam, że kraj zmierza dokładnie w tym kierunku, w którym chce szatan. Wracamy do starych czasów. Cała ta debata na temat aborcji, cała ta debata na temat płci. Gdy ktoś jest zakorzeniony w Biblii, wszystko to odpada. Gdy pomyślisz o kobietach w Biblii, ich największym pragnieniem było posiadanie dzieci. W czasach Starego Testamentu, gdy kobieta nie miała dzieci, czuła się opuszczona, była w rozpaczy. Mamy tak wiele przykładów takiej sytuacji. Bóg często posługiwał się bezpłodną kobietą jako symbolem swojego Kościoła, ale również jako symbolem nadejścia Mesjasza. Gdy przeanalizujemy opis stworzenia świata w kontekście stworzenia człowieka, okazuje się, że Bóg stworzył go z prochu ziemi. Nie powołał go do życia słowem. Nie powołał go do życia słowem, tak jak zrobił to z resztą stworzonego świata, ale go uformował. Z miłością uformował mężczyznę i kobietę. Między nimi nie stworzył nic innego. W Biblii wyraźnie jest o tym mowa. I świętość życia zajmuje w narracji biblijnej ważne miejsce. Mamy tam do czynienia z wartością życia. Na ile cenne jest ludzkie życie? Na tyle, że Bóg postanowił umrzeć za człowieka. Otóż to. I gdyby na ziemi był tylko jeden człowiek, on również by za niego umarł. Taka właśnie jest wartość ludzkiego życia. Wystarczy przeczytać słowa Psalmu 8. Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Jest tam mowa o tym, że człowiek jest zaledwie robakiem. Należy to jednak odczytywać inaczej, rozumując w następujący sposób. Czymże jest człowiek, że tak o nim pamiętasz? Co takiego widzisz w tym człowieku, że jesteś gotów, że chcesz za niego umrzeć? Zatem wartości ludzkiego życia nie da się opisać. I podobnie dzieje się teraz. Wartość życia innej istoty ludzkiej
Gdyby przeanalizować materiał, który przed chwilą obejrzeliśmy, gdzie tam widać wartość życia innej osoby? Pokazuje mi to, albo skłania do myślenia, że gdyby ująć to w perspektywie proroctwa, które mówi o tym, że smok zawrzał gniewem na resztę potomstwa niewiasty i że ci, którzy zachowują przykazania, będą prześladowani, tak to będzie wyglądało. Martinie, oszustwo jest głęboko zakorzenione i ludzie muszą zdać sobie z tego sprawę. Są tacy, którzy wyznają wartości chrześcijańskie w Stanach Zjednoczonych, również w innych krajach, ale w Stanach Zjednoczonych, szczególnie w południowo-zachodnich, gdzie akcentuje się przywiązanie do dosłownego rozumienia Biblii, a wartości chrześcijańskie są mocno zakorzenione, gdyby doszło tam do wybuchu ogromnej złości, gdyby chrześcijanie pomyśleli o tym, co się dzieje na świecie, gdyby nadeszły klęski żywiołowe, takie osoby z pewnością doszłyby do wniosku, że są to kary boskie za wydarzenia wokół nas. Ale jakie jest rozwiązanie? Powrót do wartości moralnych. Czyich wartości moralnych? Ich. Nie Bożych. Tak, konserwatywnego ruchu katolickiego. Musimy powrócić do wartości moralnych, a do tego zalicza się katolicka wersja dziesięciorga przykazań. Właśnie. I dlatego czasami ma to tak oszukańczy charakter. Bo moralność, z którą mamy do czynienia, oglądając wyświetlany przed chwilą materiał, sprawia, że chcesz być po tamtej stronie, która mówi, tak, musimy to rozstrzygnąć, musimy przywrócić moralność, ale wówczas możesz również stanąć po złej stronie. I wpadasz w kolejną pułapkę. To takie straszne oszustwo. Poza kwestią moralną, nie wchodźmy zbyt głęboko w to, czy ta lub inna opcja jest słuszna. Każdy, kto ma choć ograniczone pojęcie o tym, co mówi Pismo, zda sobie sprawę z tego, że świat tkwi głęboko w stanie chorobowym. Tak. I ważne jest to, jak już mówiliśmy, by pamiętać, że chrześcijańskie wartości moralne zwyciężą. Ale z kolei, jak wspomniałeś, to wartości katolickie będą stały na najwyższej pozycji. Co ciekawe, ta pani udzieliła wywiadu przedstawicielowi konserwatywnej opcji Kościoła rzymskokatolickiego. Ale są też inne kwestie, którym musimy stawić czoła i które także mają charakter biblijny i zostaną na powrót włączone w cały scenariusz. Nastąpi upadek moralny i polityczny, ale siły, które przetrwają, podniosą się z niego. Stoimy też przed kwestią głodu, który nam zagraża. W tej kwestii Bank Światowy ostrzega, że ważne jest bezpieczeństwo żywności. Wiele krajów stoi w obliczu coraz większego poziomu niepewności dostaw żywności, które odwracają lata zysków i zagrażają realizacji zrównoważonych celów rozwojowych przed rokiem 2030. Martinie, kto albo co ponosi odpowiedzialność za ograniczenie możliwości produkcji żywności i jej dystrybucji? Wojna, która toczy się w Rosji. Do tego jeszcze COVID-19 i usuwanie linii dostaw. Trudno sądzić, że są to po prostu zdarzenia, które mają miejsce bez żadnego planowania. Są one tak dobrze wyreżyserowane, tak uniwersalne, tak gładko przebiegają, że trudno sądzić, iż nie były zaplanowane. I są tak świetnie przez nich rozgrywane, tak dobrze wpasowują się w ich scenariusz. Otóż to, jeżeli potrzebny ci wielki reset, to właśnie musi się wydarzyć. Począwszy od 5 maja 2022 roku, indeks cen żywności wzrósł o 41% w porównaniu do stycznia 2021 roku. Ceny kukurydzy i pszenicy wzrosły odpowiednio o 54% i 60% w porównaniu z cenami ze stycznia 2021 roku. Zgodnie z prognozą rynków towarów konsumpcyjnych Banku Światowego, wojna na Ukrainie zmieniła globalne wzorce produkcji handlowej oraz konsumpcji w taki sposób,
sposób, że ceny będą się utrzymywały na wyjątkowo wysokim poziomie aż do końca 2024 roku, pogłębiając jeszcze niepewność dostaw żywności oraz inflację. Jeden kryzys na Ukrainie i nagle cały świat kuleje. Wierzysz w to, Martinie? Nie, to nie ma sensu. A co z innymi wojnami, które miały miejsce w przeszłości? Nigdy nic takiego się nie zdarzyło. W najbliższych miesiącach największym wyzwaniem będzie dostęp do nawozów, co może wpłynąć na produkcję różnych upraw w poszczególnych regionach. W marcu ceny nawozów wzrosły o niemal 20% od stycznia 2022 roku i niemal trzykrotnie w stosunku do analogicznego okresu rok temu. Przez długi czas mówiliśmy, że sami musimy uprawiać warzywa. Mówiliśmy o konieczności rolnictwa organicznego. Nie potrzebujemy tych wszystkich nawozów. I nie są to rzeczy, które wydarzyły się z dnia na dzień. Nie. Trzeba przy tym zadziałać, wdrożyć, poeksperymentować, sprawdzić, jak to działa, użyźnić glebę i tak dalej. Dlatego właśnie to jest takie ważne, by słuchać tego, do czego nas nakłaniano. Otóż to, aby się wyzwolić i zacząć realizować te cele. A jeżeli nie możesz się wyzwolić, istnieją inne opcje. Tak, musisz zacząć się przygotowywać. Niektóre osoby przesyłały nam wiadomości. Gdy zaczną obowiązywać ustawy o wolnych niedzielach, wtedy będziemy musieli zacząć się o siebie troszczyć. Wydarzenia czasów końca będą następowały bardzo szybko. Potrzeba czasu na przygotowanie. Jeżeli utknąłeś w mieście, przynajmniej zorganizuj dużo nasion, aby chociaż móc uprawiać warzywa w wersji mikro. Poczyń jakieś przygotowania, przechowuj produkty trwałe, na przykład suchą fasolę, ziarna i tak dalej. Trzeba zacząć spoglądać na świat, mówiąc, dzieją się poważne rzeczy. Inna rzecz, która ma miejsce, wygląda na to, że zakłady produkujące żywność na całym świecie są atakowane. Podobno są to wypadki losowe, ale mają miejsce na tyle regularnie i przydarzają się w tak konkretnych branżach, że zachodzi prawdopodobieństwo, iż niektóre z nich zostały wyreżyserowane. Nawet jeśli nie chcesz się z tym zgodzić, jeśli twierdzisz, że tak nie jest, rezultat jest taki sam. Jest taki sam, bo to proszenie się o kłopoty. Zgadza się. I nawet jeżeli człowiek nie ma z tym nic wspólnego, to maczają w tym palce demoniczne siły za kulisami. Spójrzmy zatem na tę niewielką kompilację. Na wschodzie stanu Oregon załogi Straży Pożarnej walczą z ogromnym pożarem zakładu produkcji frytek firmy Shearer's Foods przy autostradzie 207 w Hermiston. Dowiedzieliśmy się, że przyczyną pożaru był wybuch przenośnego bojlera. Dwie osoby zabrano do szpitala. Jest fascynujący jeden wspólny mianownik, a mianowicie taki, że wszystkie te niebezpieczne zdarzenia miały miejsce w zakładach lub obiektach, w których magazynuje się lub przetwarza żywność. A oczywiście w obliczu inflacji, niedoborów żywności, problemów z łańcuchami dostaw i wojną na Ukrainie, trudno sobie wyobrazić gorszy moment. Zauważmy, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat poważne zdarzenia w zakładach przetwórstwa żywności miały miejsce w dość regularnych odstępach czasu, ale naszą uwagę tak naprawdę zwrócił ostatni znaczny wzrost ich częstotliwości. W ciągu zaledwie jednego tygodnia, w najniebezpieczniejszym momencie w historii lotnictwa, doszło do katastrofy dwóch samolotów, które rozbiły się nad zakładami przetwórstwa żywności. Myślę, że ten materiał filmowy mówi sam za siebie, jak sądzisz? Tak. Spójrzmy więc na ten krótki wykaz. Spójrzmy na to, co działo się tylko w roku 2022. Mamy tu wszystkie daty i widać, że mówimy o okresie od kwietnia wstecz do 9 sierpnia 2019 roku. Większość zdarzeń z tego wykazu miała miejsce w roku 2022. Zakłady produkcji żywności, które były celem lub które doświadczyły takich problemów, oto one, cała lista. Są to dość znaczące firmy i znajdują się w różnych stanach. Zgadza się. Na terenie całych Stanów Zjednoczonych, w stanie Oregon, Idaho, Arizona i tak dalej.
w całym kraju. I co było główną przyczyną? Pożar, katastrofa lotnicza, wybuch. Oczywiście mógł to być zupełny przypadek, Martinie, ale mogło to też być celowe działanie, które miało na celu spowodowanie problemów, jakich wcześniej nie było. Właśnie tak, jak wspomniałeś, Biblia mówi o klęsce głodu. To, skąd się ona wzięła, tak naprawdę nie ma znaczenia. Nie. Bo tak czy inaczej, bez względu na to, czy było to wyreżyserowane, czy też nie, rezultat jest taki sam. Wyobraź sobie, że nie udały ci się plony. Przyczyn możesz upatrywać w braku nawozów, w wojnie Rosji z Ukrainą oraz w tej wielkiej przyczynie, czyli zmianie klimatu. I w zmianie klimatu, bo właśnie w tym miejscu wszystko się łączy. Dojdziemy do tego. Mogłoby to być bardzo interesujące. Zajmijmy się zatem zmianą klimatu i zobaczmy, jak wpasowuje się w cały ten obraz. Oto artykuł czasopisma The Guardian. Irlandia Północna mierzy się ze stratą miliona owiec i sztuk bydła, aby sprostać celom klimatycznym. Irlandia Północna będzie musiała pozbyć się ponad miliona sztuk owiec i bydła, aby zrealizować nowe, prawnie obowiązujące docelowe wartości emisji gazów do atmosfery, zgodnie z analizą branżową, którą udostępniono czasopismu The Guardian. Zmniejszenie liczby sztuk bydła na dużą skalę jest następstwem wprowadzenia pierwszej ustawy klimatycznej, która wymaga od sektora rolnego uzyskania do 2050 roku zerowych emisji netto dwutlenku węgla oraz zmniejszenia emisji metanu o niemal 50% w tym samym okresie. Dobrze wiemy, że bydło i ogólnie zwierzęta roślinożerne, a w szczególności przeżuwacze, czyli owce, kozy, bydło, emitują do atmosfery metan jako produkt uboczny procesu trawienia. Produkowana w ten sposób ilość metanu jest ogromna. Będą zatem musieli ograniczyć te emisje, a sposobem na to jest pozbycie się zwierząt. Niektórzy pewnie twierdzą, że oznacza to pójście w kierunku wegetarianizmu. Ale w wyniku tego wszyscy ci rolnicy będą musieli przejść na rolnictwo alternatywne. A gdy to nastąpi, trzeba będzie prowadzić działalność dość wydajnie i skutecznie i trzeba to robić bardzo szybko. Zanim zatem nastąpi ta zmiana, wpływ na produkcję żywności może być poważny. Zdecydowanie. Weźmy pod uwagę jedno gospodarstwo. Gdyby jedno gospodarstwo miało zostać przekształcone w gospodarstwo o zerowym wskaźniku emisji netto, taka zmiana nie byłaby tania i nie stanie się to z dnia na dzień. I nie ma gwarancji, że się uda. Nie. Odrębna analiza przeprowadzona przez doradców rządu brytyjskiego do spraw klimatu wskazuje, że do roku 2035 trzeba będzie również o 5 milionów zmniejszyć liczbę kurcząt. W ciągu ostatniego dziesięciolecia nastąpił gwałtowny wzrost sektorów drobiu i trzody chlewnej w Irlandii Północnej. Właśnie w tym kierunku zmierzamy. Zmiany całego sektora rolnego. Musimy jednak pamiętać, że duże korporacje wykupują ziemię pod uprawy rolne, na przykład firma Billa Gatesa. Jest on jednym z największych posiadaczy gruntów rolnych na świecie. Mają możliwości, by robić dokładnie to, co chcą. Mogą równie dobrze pozostawić ziemię, by leżała odłogiem. I co wtedy? Weźmy na przykład RPA, gdzie było wiele gospodarstw, którym potem odebrano ziemię. Wróciły więc do stanu poprzedniego, do zerowej produkcji. Te wszystkie rzeczy, które się dzieją, są niezwykle interesujące. Na całym świecie. Zdecydowanie. Ciekawe, że wiele krajów, które wcześniej zajmowały się produkcją rolną, nagle zaczęło polegać na imporcie. A jeżeli kraj sam w sobie nie jest już w stanie samodzielnie wyprodukować wystarczająco dużo żywności, żeby jej część przeznaczyć na eksport, to kraje importujące będą miały poważne problemy. I oczywiście pojawia się kwestia nieustannego ryzyka kolejnych epidemii. Martinie, wygląda to tak, jak gdyby tekst biblijny był wciąż na nowo odczytywany w mediach informacyjnych. Będzie klęska głodu, upadek moralny i zarazy. Bill Gates przestrzega przed bardziej śmiertelnym wariantem COVID, nawołuje do globalnej kontroli.
Czy nie jesteś wdzięczny za to, że mamy takich wykształciuchów? Ten akurat ostatnio nie udziela się w mediach, ponieważ pisał książkę, prawda? Książkę o pandemii. Dopilnuję tego, by jej nie kupić. Bo mam do czytania znacznie lepsze pozycje, na przykład tę wspaniałą księgę tutaj. I muszę przygotować się na to, co ma się wydarzyć na świecie według tego, co mówi Biblia. A ten pan niech sobie pisze książki, przynajmniej ma jakieś zajęcie. Przeczytajmy jego słowa. Świat nie był gotowy na nieuniknioną kolejną pandemię. Oraz to wirusy, a nie wojna, stanowią największe ryzyko globalnej katastrofy. Martinie, żyję na tej planecie już sporo lat i nagle, nie wiedzieć skąd, jest tyle katastrof wirusowych, że można by uwierzyć, iż zawsze tak było. Jestem pewien, że młode pokolenie jest obecnie już tak uwarunkowane, że sądzisz to normalne. Tak, i sądzę, że w szczególności młodsze pokolenia ulegają bardzo dużej indoktrynacji na obecnym etapie. I obawiają się. Tak, tego, co nastąpi. Wezwał zatem do ponownych starań oraz zwiększonych inwestycji w globalną kontrolę nad wirusami, która została wstrzymana przez wiele krajów w następstwie spadku liczby przypadków zachorowań na COVID. Wprowadźmy zatem więcej aktów prawnych, wprowadźmy więcej kontroli. Tak, kontroli inwigilacji, to słowo trzeba dokładnie przeanalizować. I pamiętaj, nieważne, czy jesteś bogaty, czy biedny, czy zajmujesz wysoką pozycję społeczną, czy też nie. Będziesz musiał postępować zgodnie ze znamieniem zwierzęcia. Nikt nie będzie z tego zwolniony. Czy potrzebujemy super skutecznej inwigilacji, aby to zrobić? Zdecydowanie. Czy ją wdrażają? Przekonajmy się. 3 maja 2022 roku CDC prześledziła miliony telefonów, aby sprawdzić, czy Amerykanie zastosowali się do nakazów dotyczących lockdownu w związku z pandemią COVID-19. Robią to? Tak, robią. I powtórzę raz jeszcze. Jak powinniśmy na to spoglądać? Na przykład na ten artykuł prasowy i na to, co robią. Musimy analizować to w kontekście wizji proroctwa. Kto zatem będzie tu ostatecznym celem? A mowa tu o Centrum Profilaktyki i Kontroli Chorób, czyli nie chodzi o alternatywne media. Zastanawiam się, czy nie powinniśmy sprawdzić wiarygodności CDC. Coś mi się przypomniało w tym kontekście. Kiedy wpiszesz w wyszukiwarkę katastrofy w zakładach produkujących żywność, wystarczą tylko te słowa, a cała pierwsza strona to trafienia organizacji zajmujących się sprawdzaniem wiarygodności informacji. Wtedy należy zacząć się niepokoić. Tak, bo wiemy, skąd się biorą ci weryfikatorzy faktów. Wydane ostatnio dokumenty pokazują, że CDC planowała wykorzystać dane z lokalizacji telefonów do monitorowania szkół i kościołów. Czy to nie ciekawe, Martinie? I chciała je wykorzystać również do wielu celów niezwiązanych z COVID-19. Dane lokalizacyjne pobrane z telefonu informacje o lokalizacji urządzenia, które następnie pokazują, gdzie dana osoba mieszka, pracuje, gdzie była. Dane zakupione przez CDC były zagregowane, co oznacza, że w zamyśle miały być zgodne z trendami, które pojawiły się w wyniku ruchów grup ludzi, ale badacze nieustannie mają wątpliwości co do możliwości deanonimizacji danych lokalizacyjnych i ich wykorzystania do śledzenia konkretnych osób. I teraz dochodzimy do sedna. Czym według Biblii jest ta grupa lub kto należy do tej grupy, która będzie celem? Grupa ludzi zachowujących przykazania. Ci, którzy zachowują przykazania Boże i mają świadectwo Jezusa. Widzisz, oni nie będą jedyną grupą docelową. Będą też inni. Ale to wszystko dotrze do tego miejsca, jeżeli zaliczasz się do grupy zachowującej przykazania. Dobrze. Mówiliśmy wielokrotnie, że system nagród społecznych, który wprowadzili Chińczycy, funkcjonuje całkiem sprawnie i wkrótce może zawitać do miast w naszym kraju. Oto fragment artykułu z portalu Christianity Daily. Cytuję. Włochy mają wprowadzić system nagród społecznych, którego celem jest zmiana zachowań.
Oni zawsze zaczynają, nazwijmy to, łagodnie. Najpierw jeden kraj, potem kolejny i kolejny. Według Pisma to pewne, że tak się stanie. Nie musimy nawet czytać tego artykułu. Planują połączyć ten system z twoim portfelem, tak zwanym inteligentnym portfelem obywatela. Gdy będziesz robił określone rzeczy, będziesz otrzymywał określone zachęty. Ale pamiętajmy, działania te podejmuje się na rzecz zmiany klimatu. A co kryje w sobie encyklika Laudato Si papieża Franciszka w kontekście zmian klimatu? Ustawodawstwo na rzecz wolnych niedziel. Mamy tu więc przykład śledzenia, monitorowania i inwigilacji, zgadza się. A teraz zostaje to powiązane z systemem nagród społecznych na rzecz zmian klimatu. Widzimy więc, jak to wszystko łączy się ze sobą. Ludzie sądzą, że kiedy ktoś mówi o ustawach dotyczących wolnych niedziel, należy on do jakiejś frakcji religijnej. Niektórzy z gospodarzy programów rozrywkowych twierdzili, że to nigdy nie nastąpi. No cóż, uprawiają strusią politykę, bo to dzieje się wszędzie, a szczególnie widoczne jest w krajach niechrześcijańskich. Ale wiesz, może nie powinniśmy tego nazywać ustawodawstwem dotyczącym wolnych niedziel, ale raczej ustawodawstwem udaremniającym skuteczność autorytetu Boga. Bardzo słuszna uwaga. Tak właśnie powinniśmy to postrzegać. To właśnie planują zrobić. Planują obserwować twoje zachowanie, ponieważ określone osoby trzeba obrać sobie za cel. Widzisz, łatwym sposobem, aby to wprowadzić, jest wykorzystanie kwestii zmiany klimatu, ponieważ każdy jest uwrażliwiony na to sformułowanie. Zgadza się. Każdy powie, w porządku, rozumiem, chodzi o zmianę klimatu. To wszystko dla wspólnego dobra. Oczywiście kwestia zmian klimatu będzie powiązana ze wspólnym dniem odpoczynku. Otóż to. Już to wprowadzili, niedzielny odpoczynek z powodu zmian klimatu. Mamy zatem w wielu krajach niedzielę bez samochodu i staje się to coraz powszechniejsze. I widzisz, problem polega na tym, że nawet jeżeli ty osobiście zachowujesz przykazania Boże, może ci się wydawać, że wszystko jest w porządku. Tak, de facto możesz na to przystać i się do tego stosować. Oto artykuł z portalu agencji Reuters. Zrobiło się gorąco. Włochy planują ograniczenie używania klimatyzacji w celu zaoszczędzenia energii. Przed Włochami długie, gorące lato z wyłączoną klimatyzacją w urzędach i obiektach publicznych w związku z podejmowanymi przez rząd próbami w zakresie zmniejszenia zależności od rosyjskich dostaw gazu. Zatem znów pojawia się temat wojny, zmian klimatu i wszystko zmierza w określonym kierunku. Instalacje klimatyzacji zostaną skonfigurowane w taki sposób, aby utrzymywały temperaturę nie niższą niż 25-27 stopni Celsjusza w najcieplejszych miesiącach roku, zgodnie z nowelizacją dekretu rządowego w sprawie wykorzystania energii. Zimą pomieszczeń nie będzie się nagrzewać do temperatury powyżej 19-21 stopni Celsjusza, zgodnie z zasadami, które mają obowiązywać od początku maja do końca marca przyszłego roku. Martinie, wykorzystują każdy pretekst, taki jak wojna na Ukrainie czy zmiana klimatu. Ukierunkowuje się ludzi na różne style życia, muszą cały czas akcentować swój wywód. By w końcu w ramach oszczędności energii doprowadzić do wprowadzenia dnia wolnego od pracy. Otóż to. Jaki to będzie dzień? Tylko jeden. Nie zadziała to w żaden inny dzień, tylko w niedzielę. Oto artykuł portalu CNN Politics. Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza ustanowienie nowego urzędu, którego zadaniem będzie wdrażanie praw dotyczących kryzysu klimatycznego, zanieczyszczenia toksynami. Garland powiedział, że nowy Urząd do Spraw Sprawiedliwości Środowiskowej będzie pełnił funkcję centrum naszych starań na rzecz realizacji naszej kompleksowej strategii sprawiedliwości środowiskowej. Jak pięknie nazywają te swoje strategie. Przy czym urząd ten będzie współpracował z wieloma międzywydziałowymi agencjami, w tym z Wydziałem Praw Obywatelskich oraz biurami okręgowych prokuratorów federalnych w celu priorytetowej realizacji znaczącej i konstruktywnej współpracy ze społecznościami najbardziej dotkniętymi przestępczością i niesprawiedliwością środowiskową. Wydział Praw Obywatelskich. Czy nie chodzi o związki zawodowe? Oczywiście.
A więc ustawodawstwo i związki zawodowe na rzecz zmian klimatu. Tak, ale zobacz, jak łączą z tym przestępczość i niesprawiedliwość. Przemycają wszystkie te parametry jak pasażera na gapę. Otóż to, jedno co chcą zrobić, jest tutaj. Ale żeby nie było to tak oczywiste, ukrywają to wśród tych wszystkich innych aspektów, niesprawiedliwości i tak dalej. Bo przecież uznano by cię za błazna, gdybyś powiedział, że zmuszanie ludzi do picia ścieków nie jest niemoralne. Zgadza się. Ale teraz kwestia zmiany klimatu jest już tutaj ujęta. Bardzo sprytnie. Oto artykuł z portalu The Verge. Chmara dronów samodzielnie śledzi człowieka w gęstym lesie. Inwigilacja w obecnych czasach jest tak wyrafinowana, jak żywcem wzięta z filmu. 10-20 lat temu oglądało się tego typu technologię tylko w filmach, a teraz to rzeczywistość. Teraz to rzeczywistość. Zatem nawet jeżeli mieszkasz gdzieś daleko, w lesie, też mogą cię dopaść. Te urządzenia są wielkości dłoni. Niektóre nawet mniejsze, wielkości robaka i mogą się przemknąć nawet przez szparę w drzwiach. Grupa 10 dronów wielkości dłoni komunikuje się ze sobą, by pozostać w szyku, udostępniając sobie dane zebrane przez kamery pokładowe z funkcją pomiaru głębokości obszaru w celu mapowania otoczenia. Jeżeli jeden dron straci cel z oczu, pozostałe są w stanie podjąć trop. Zdolności nawigacyjne w zatarasowanych otoczeniach są na przykład potrzebne do wielu celów wojskowych, w tym do działań wojennych w miastach. Powiedział Schwartz portalowi The Verge. Podobnie jak zdolność do śledzenia człowieka, widzę tu, jak współgra to z projektami, których celem jest wypracowanie zdolności śmiercionośnych dronów, które minimalizują ryzyko dla żołnierzy działających na ziemi w środowisku miejskim. Weiner powiedział w latach 60. XX wieku, że trwa obsesja i katastrofalnie w centrum uwagi znajduje się know-how, co przysłania moralne pytanie, które powinniśmy sobie zadać, czemu to ma służyć. Zatem fakt, że mają takie zdolności, jest dobrym wyznacznikiem tego, że chcą je wykorzystywać. I zawsze podkreślają pozytywny aspekt, czyli wykorzystywanie do akcji ratunkowych, poszukiwania ofiar katastrof. Trzeba jednak mieć na uwadze, o czym właśnie mówiliśmy, jaki jest tego rezultat, dokąd zmierzamy. Oczywiście nie jest naszym celem sianie paniki, bo gdy ma się po swojej stronie Boga, to nieważne, jaką technologią zostaniesz zaatakowany. To kompletnie bez znaczenia. Jeżeli Bóg chce udaremnić jej użycie, to tak zrobi. Zobaczmy, jak to działa. Chmara dronów porusza się po raz pierwszy po nieznanym lesie. Badacze z Uniwersytetu Zhejiang przeszkolili 10 dronów, aby leciały w szyku z określoną prędkością i niezależnie od siebie omijały przeszkody. Drony wykorzystują czujniki pokładowe, z których dane przetwarzają i udostępniają pozostałym. Śledzenie z użyciem kilku dronów z zasłonięciem celu. Cel zasłonięty, ale nie zgubiony. Ocena intensywności wzajemnych uników. Chmarą dronu zwykle steruje się przez komputer centralny, ale te są w stanie reagować i szybko się adaptować bez sterowania centralnego. Dodawanie przeszkód podczas lotu. Dodawanie kolejnych przeszkód. Ingerencja człowieka podczas lotu. Zdaniem ekspertów można je wykorzystywać do przeszukiwania terenu z powietrza i akcji ratunkowych. Wyłączenie naziemnych stacji lokalizacyjnych. Lądowanie. Martinie, wygląda na to, że nie ma gdzie się schować, prawda? Zgadza się. Kontrola, inwigilacja, jak już wspominaliśmy, to coś, co chcą wdrożyć w ramach działań na rzecz zmiany klimatu i tak dalej. Będą zatem wykorzystywać tego typu technologie.
Biblia mówi, że każdy, mały i duży, bogaty i biedny, będzie musiał podjąć decyzję. Nikt nie może przed nią uciec. Nie. Jak to możliwe? Mają technologię, dzięki której mogą cię namierzyć, bez względu na to, gdzie jesteś. Nieważne więc, czy ci się to podoba, czy też nie. Będziesz musiał podjąć decyzję. A decyzja dotyczy tego, kto jest twoim autorytetem moralnym. Jeśli zdecydowałeś, że jest nim Bóg, będziesz stał po przeciwnej stronie niż prawo. Właśnie. Tak się stanie. Pojawia się więc pytanie, jak daleko to sięga i w jaki sposób jest wdrażane. Wstawiłeś tu, Martinie, ciekawy slajd dotyczący szczytów poświęconych klimatowi i zrównoważonemu rozwojowi. Wytłumacz nam, co tu widzimy. Ciekawi mnie to. Dzięki organom obrachunkowym w RPA, których byłem członkiem w poprzedniej pracy i z którymi nadal mam kontakt, otrzymuję aktualne informacje na temat tego, co tam się dzieje. W RPA zrównoważone podejście do zmian klimatu to bardzo poważna sprawa. Jest nawet zapisane w prawie. A teraz, jeśli chodzi o szczyty klimatyczne, chciałem pokazać, że wszyscy są zaangażowani w program na rzecz zmiany klimatu. Jak macki na całej kuli ziemskiej, to nie tylko temat poboczny, o którym się dyskutuje, ale rzecz wdrażana na szeroką skalę, która będzie wpływać na wszystkich. Nieważne, czy jesteś pracownikiem najemnym, czy prowadzisz własną firmę, wpłynie na każdego. Zatem docelowo całe prawodawstwo pójdzie w kierunku, w którym życzy sobie papież Franciszek. Ustawodawstwo dotyczące tego, co jest dozwolone w określone dni, a co nie. Oto ciekawy materiał wideo dotyczący Chin. Oczywiście zaczynają od kwestii strategii zero COVID. Ale co, jeśli będą chcieli testować na obecność innych rzeczy, na przykład emisji dwutlenku węgla albo zgodności z innymi przepisami? Zobaczmy, jak daleko rozwinięta jest ta technologia. Przenosimy się teraz do Chin, gdzie żaden obywatel nie ma swobody wyboru. Chyba, że jest Xi Jinpingiem, w którym to przypadku może robić, co mu się żywnie podoba. Prezydent Chin twierdzi, że takie jest prawo. Wydał urzędnikom nowe wytyczne. Chce ukarać tych, którzy kwestionują jego strategię zero COVID. Organy do spraw zdrowia uciekają się teraz do skrajnych środków. Oto jedno z laboratoriów w Chinach. Jak widać, jedną z obywatelek siłą unieruchomiono na ziemi i zmuszono do wykonania testu na obecność koronawirusa. Takie testy są obecnie obowiązkowe we wszystkich ogniskach zakażeń. Osoby odmawiające poddania się testowi zmusza się do tego siłą. Chińscy urzędnicy siłą wdzierają się do domu, by ścigać osoby nieprzestrzegające przepisów. Nie oszczędza się nawet osób starszych, tak jak tej kobiety. Wyciągnięto ją siłą z domu, aby wykonać jej test. Kto odpowiada za te drakońskie przepisy? Instrukcje idą z góry. Pomimo oczywistych niepowodzeń, prezydent Chin, Xi Jinping, nie jest gotów zrezygnować ze strategii zero COVID. Teraz chce, aby urzędnicy rozprawili się z tymi, którzy kwestionują jego wytyczne. Niedawno prezydent Xi Jinping odbył spotkanie ze stałą komisją, to jest kluczowym organem decyzyjnym w Chinach. Przekazał jej członkom jasny komunikat. Osoby, które kwestionują, przeinaczają lub odrzucają politykę zero COVID, należy ukarać. Prezydent Xi Jinping stoi w obliczu masowych protestów publicznych. Lockdowny doprowadziły do ostrych sprzeciwów. W Szanghaju w ubiegłym miesiącu doszło do zamieszek. Setki mieszkańców uderzały w garnki i pokrywki na znak protestu. Strategia przyjęta przez rząd Chin dała się mieszkańcom we znaki. Zgodnie z komunikatem wydanym przez prezydenta, nie widać szybkiego kresu ich niedoli. Każdy, kto mieszka na Zachodzie, będzie wstrząśnięty takimi obrazami, prawda? Tak.
Zasugerowałbym takiej osobie, by zerknęła w przeszłość na to, co działo się w średniowieczu, gdy Kościół rzymskokatolicki sprawował pełną kontrolę. Ten, kto nie stosował się do wytycznych, był traktowany znacznie gorzej niż osoby pokazane w tym materiale. Znacznie gorzej. Takie osoby trafiały do więzień, były torturowane. Byłeś kiedykolwiek w jednym z tych muzeów, gdzie pokazuje się wykorzystywane w średniowieczu narzędzie tortur? Tak, na przykład w Muzeum Londyńskiej Tower. Tak, są straszne. A weźmy na przykład nie tak odległe czasy, gdy niektóre kraje zachodnie wdrożyły podobne drakońskie prawa w stosunku do osób, które nie chciały się podporządkować. Tak, nawet w czasach frankistowskich w Hiszpanii nadal wykorzystywano narzędzia tortur, którymi posługiwała się inkwizycja. Często skłania się ludzi do myślenia, że reżim komunistyczny występuje przeciwko religii lub przeciwko katolicyzmowi. Powinniśmy jednak przypomnieć naszym widzom i słuchaczom, że to jezuici doprowadzili komunizm do perfekcji poprzez redukcje misyjne w Ameryce Południowej, a kraje, o których mówimy, tak naprawdę działają zgodnie z regułami jezuickimi. Ciekawe, gdy czyta się na przykład taki artykuł z BBC, że kardynał Joseph Zen z Hongkongu został aresztowany zgodnie z prawem bezpieczeństwa Chin. Policja w Hongkongu powiedziała BBC, że grupę podejrzewano o kierowanie próśb do obcych państw i organizacji o nałożenie sankcji na Hongkong, co stanowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Chin. Aresztowanie 90-letniego kardynała za działalność pokojową musi być szokującą nowością dla Hongkongu, obrazującą swobodny upadek miasta w zakresie praw człowieka w ciągu ostatnich 2 lat, twierdzi organizacja Human Rights Watch. Watykan niepokoi aresztowanie kardynała, powiedział rzecznik prasowy Matteo Bruni w oświadczeniu. Od czasu wprowadzenia prawa bezpieczeństwa narodowego w Chinach w 2020 roku aresztowano wielu aktywistów i wiele osób protestujących na rzecz demokracji. Wygląda to więc tak, jakby rząd chiński był bardzo surowy, również wobec organów religijnych. A wszystko to pod przykrywką bezpieczeństwa narodowego. Zgadza się. I generuje to współczucie dla Kościoła, prawda? Chodzi o 90-latka, którego aresztowano. Jakie jest faktyczne stanowisko Kościoła rzymskokatolickiego w kwestii polityki Chin? Oto artykuł z portalu The Catholic Register z 6 lutego 2018 roku, w którym czytamy, choć było to już jakiś czas temu. Chiny to modelowy przykład katolickiej nauki społecznej, obrońca ludzkiej godności, twierdzi biskup. Kanclerz Papieskiej Akademii Nauk Społecznych powiedział, że Chiny odgrywają rolę globalnego przywódcy moralnego w zakresie zasad katolickiej nauki społecznej i obrony ludzkiej godności. Podczas wywiadu udzielonego portalowi Vatican Insider powiedział ostatnio, że obecnie to Chińczycy najlepiej realizują doktrynę społeczną Kościoła. Co na to powiesz, Martinie? Trudno powiedzieć. Jak pogodzić te dwa aspekty z tym, co przed chwilą obejrzeliśmy w materiale wideo? Oczywiście ktoś może powiedzieć, tak było kiedyś, a teraz jest inaczej. W roku 2018 sytuacja była taka sama. Dlaczego jezuici stworzyli taką sytuację? Aby zniszczyć protestantyzm. Chcieli powrotu do średniowiecza, kiedy Kościół całkowicie kontrolował ludzkość. Zgadza się. Osoby, które nie chciały się podporządkować, były przepędzane i kończyły w lochach. Jeżeli nie zmieniły zdania i nie wyrzekły się swoich przekonań, były ponownie torturowane, czasem nawet na śmierć. A Kościół posługiwał się w tym celu państwem, właśnie. I mogli świętoszkowato twierdzić, że to nie oni. Ale de facto odbywało się to zgodnie z ustalonym przez nich prawem. A jak wyglądało to w krajach komunistycznych, co robiło KGB? Dokładnie to samo. Powiedzmy, że doktryna społeczna równa się wspólne dobro. Władze chińskie mówią, że podejmują działania na rzecz bezpieczeństwa narodowego, dla wspólnego dobra.
Ludzie muszą podporządkować się wszystkiemu, co mówią. Kto pociąga za sznurki za kulisami? Myślę, że z dużą dozą pewności możemy powiedzieć, że taka sama sytuacja może mieć miejsce w naszym kraju. Zgadza się. Co jeszcze powiedział? Sorondo powiedział portalowi Vatican Insider, że niedawno udał się z wizytą do Chin, gdzie, jak twierdzi, przekonał się, że Chińczycy poszukują wspólnego dobra, podporządkowują wszystko dobru ogółu społeczności. Wspólnemu dobru. Lepiej się temu podporządkuj. Nie wolno ci mieć własnego zdania. Podporządkowanie katolickiemu papieżowi jest koniecznie potrzebne do zbawienia, tak twierdzono w średniowieczu. Pokazywaliśmy już artykuły, w których jezuici z nostalgią wspominali stare, dobre, stare, złe czasy i bardzo chcieliby one wróciły, pamiętasz? Biskup powiedział, że Chińska Republika Ludowa broni godności jednostki ludzkiej, a w obszarze zmian klimatycznych przyjmuje moralne przywództwo, które zarzuciły inne kraje. Skrytykował Stany Zjednoczone, gdzie jego zdaniem gospodarka zdominowała politykę. Myślenie liberalne zlikwidowało koncepcję wspólnego dobra. Nawet nie chcą wziąć go pod uwagę, co dowodzi, że jest to pusta idea bez żadnego zainteresowania. Z drugiej strony stwierdził, że Chińczycy proponują pracę i wspólne dobro. Są więc modelowym przykładem katolickiej doktryny społecznej. A skąd się ona wywodzi? Od wielkich dyrektorów świata, czyli jezuitów. Zaskakuje mnie to, że protestanci, nawet z naszego kościoła, są dumni z faktu, że studiują w instytucjach założonych przez jezuitów. Nawet Uniwersytet Georgetown. Z historycznego punktu widzenia, jak możemy przyjąć podejście i naukę społeczną tej instytucji, która spowodowała tyle rozlewu krwi przez te wszystkie lata, stulecia i tysiąclecia? Jak możemy włączyć ich do nauki, do naszych współczesnych parametrów moralnych? Aby więc upewnić się, że rozumiemy, dokąd to wszystko zmierza, pokażmy kilka slajdów, które zobrazują, jak zamierzają powiązać z tym niedzielę. Mówiliśmy już, że nie chodzi o niedzielę, ale o moralny autorytet Boga w stosunku do moralnego autorytetu Kościoła. W jaki sposób zamierzają to powiązać? Oto artykuł z portalu Business Insider z 18 marca 2022 roku. Agencja Światowa sugeruje obniżenie ograniczeń prędkości o 10 km na godzinę oraz niedzielę bez samochodu w ramach oszczędności paliwa. Praca z domu aż do 3 dni w tygodniu i niedzielę bez samochodu w miastach uzupełniają trzy najważniejsze pomysły Międzynarodowej Agencji Energetycznej. To ciekawe, że akurat te pomysły należą do trzech najważniejszych. Niedziele bez samochodu. Tego typu akcje mogą krótkoterminowo zmniejszyć zużycie ropy o 380 tysięcy baryłek dziennie, jeżeli działania zostaną wdrożone co niedzielę w dużych miastach. Liczba ta spadnie do 95 tysięcy baryłek, jeżeli plan ten zostanie ograniczony tylko do jednej niedzieli w miesiącu. Niedziele bez samochodu wprowadzono w takich krajach jak Szwajcaria, Holandia czy RFN w okresie kryzysu naftowego w 1973 roku. Niedziele bez samochodu promują spacery i jazdę rowerem, co może pośrednio przełożyć się pozytywnie na aktywności w pozostałej części tygodnia. I oto właśnie przykład, jak wprowadza się takie przepisy tylnymi drzwiami. Gdy czytam coś takiego i mowa jest o tym, że podobne środki wprowadzono w 1973 roku podczas kryzysu naftowego, zaczynam myśleć, że wtedy sprawdzali, czy to zadziała, teraz próbują to forsować w skali całego świata. Upewnijmy się jednak, że zmierzają właśnie w te strony. Oto artykuł cytujący słowa papieża z 2013 roku. Responding to the question, do we need to rediscover the meaning of leisure?
Papież Franciszek ma coś do powiedzenia na poparcie odpoczynku. Odpowiadając na pytanie, czy musimy na nowo poznać znaczenie słowa odpoczynek, papież Franciszek powiedział, wraz z kulturą pracy musi istnieć kultura odpoczynku jako gratyfikacji. Ujmując to inaczej, osoby pracujące potrzebują czasu na relaks, czasu dla rodziny, czasu na rozrywkę, czytanie, słuchanie muzyki, sport. Ale niszczy się to w dużej mierze poprzez eliminację szabatu jako dnia odpoczynku. Coraz więcej osób pracuje w niedzielę w wyniku konkurencji narzuconej przez społeczeństwo konsumenckie. W takich wypadkach stwierdza praca odczłowiecza ludzi. I tu znów miesza pojęcie szabatu z niedzielą, ale taki jest charakter ich teologii. Idea wysławiania szabatu przez katolików wydaje się szczególnie osobliwa w kontekście amerykańskim. W Stanach Zjednoczonych katolicy nigdy nie byli wielkimi orędownikami sabatarianizmu, uznając niedzielę za dzień szczególny, dzień uprawiania kultu religijnego lub odpoczynku. Sądzę, że mają błędne informacje. Było to domeną protestantyzmu. Od momentu przybycia na kontynent Purytanie zaczęli wdrażać przepisy umożliwiające zarezerwowanie niedzieli na praktyki religijne. Z czasem te surowe prawa purytańskie zaczęły obejmować różne aktywności w zależności od stanu. Z czasem zmieniło się oficjalne uzasadnienie praw, ale to nadal protestanci je forsowali. Martinie, to niezwykle ciekawe. Od samego początku konfrontowano protestantyzm z kwestią szabatu. Karlstadt wprowadził tę ideę w czasach Lutra. Zapanowała wielka konsternacja i wielu protestantów wspierało się o tę kwestię. Nawet współcześnie jest wiele grup, na przykład w Kościele Baptystów, które uznają sobotę za dzień szabatu, dzień siódmy, nie tylko adwentyści dnia siódmego. Jak ci jednak wiadomo, katolicy mają prawo mówiące o tym, że to niedziela jest dniem odpoczynku. Protestantyzm włączył to do swoich wierzeń. Na Soborze Trydenckim mieli okazję do zajęcia stanowiska zgodnego z sola scriptura i powrotu do prawdziwego szabatu, ale z niej nie skorzystali. Protestanci przejęli więc szabat niedzielny. Jest to owoc działalności papieskiej. Arcybiskup Regio wyraźnie powiedział, że upieranie się przy twierdzeniach sola scriptura jest niewłaściwe, bo ogólnie przyjmuje się niedzielę. Dobrze znają to z historii. W 13 rozdziale Objawienia Biblia mówi nam, że zwierzę wychodzące z ziemi, to jest protestancka Ameryka, otrzyma znamie zwierzęcia i wprowadzi ustawy dotyczące wolnych niedziel. I stanie się to powszechne. Czy stało się powszechne? Tak. Nawet jeśli historia mówi nam, że, jak wspomniano w artykule, zawsze było to domeną protestantyzmu. Teraz jest to zapisane w prawie, a więc wykonują polecenia zwierzęcia. Biblia mówi o tym, że jest też drugie zwierzę, które wykonuje wszelką władzę pierwszego zwierzęcia, czyli katolicyzmu. Kościół katolicki postępuje zatem bardzo mądrze. Wszystko odbywa się za kulisami. I wydaje się, że to nie Kościół za tym stoi, że naciski pochodzą z innej strony. Ale jak widzieliśmy, papież otwarcie się za tym opowiada. A kto będzie wykonywał jego polecenia? Około 250 biskupów spotkało się w Rzymie na konferencji poświęconej ruchowi o nazwie Nowa Ewangelizacja, który koncentruje się na ponownym rozbudzeniu wiary w już ochrzczonych. Jeden z wniosków brzmiał, mimo napięć pomiędzy niedzielą chrześcijańską a niedzielą świecką, trzeba odzyskać niedzielę, napisali zgodnie z listem apostolskim Dies Domini Jana Pawła II. Papież Jan Paweł II w encyklice Dies Domini wyraźnie stwierdził, że państwo powinno przeforsować ustawy o wolnej niedzieli. A teraz widzieliśmy na przykładzie Chin, które ponoć są modelem dla katolickiej doktryny społecznej, jak będzie wyglądało siłowe wprowadzanie takich przepisów. Mogą zupełnie nie posłużyć się aspektem religijnym. Wykorzystają aspekt klimatyczny. Właśnie, świecka niedziela znajdzie się w kategorii zmian klimatycznych. Zgadza się. I otrzymają znamie zwierzęcia. To prawda.
Marcinie, zadajmy zatem pytanie. Czy Rzym zaczął inaczej śpiewać? Nie. Nie, melodia jest ta sama, jedynie tekst może być nieco inny. To prawda. Muszą to nieco wygładzić, bo programy takie jak nasz zapewne wniosły nieco zamieszania. Oto artykuł z portalu katolickiej agencji prasowej CNA z kwietnia 2022 roku. Papież Franciszek. Wszystkie kraje powinny promować zasady przyjazne rodzinom. W poprzednim artykule widzieliśmy, jak powiedział, że zasady przyjazne rodzinom dotyczą wprowadzenia niedzieli jako dnia wolnego od pracy. Zasady przyjazne rodzinie, społeczne, gospodarcze i kulturowe, należy promować we wszystkich krajach, powiedział. Oto skierowana w zawoalowany sposób prośba o wprowadzenie przepisów o wolnej niedzieli. Zaliczają się do tego na przykład zasady umożliwiające zharmonizowanie rodziny i pracy, zasady fiskalne uznające obciążenia rodzinne oraz wsparcie dla edukacyjnej funkcji rodziny poprzez przyjęcie odpowiednich instrumentów równości finansowej, zasady wspierające życie oraz usługi społeczne, psychologiczne i zdrowotne skoncentrowane na wsparciu par i relacji rodzicielskich. I wszystkie te modne powiedzonka powiązano z niedzielą. W 100%. Gdyby zajrzeć do encykliki Laudato Si, są tam dokładnie takie same sformułowania, ale mówi ona również o tym, że trzeba na nowo czcić niedzielę. Trzeba na nowo umieścić ją w centrum społeczeństwa. W tym kierunku zmierzamy. Daje nam to zasadniczy ogląd tego, w jakim miejscu obecnie się znajdujemy w kontekście wizji proroctwa. Znamie zwierzęcia zostanie wprowadzone bez względu na to, czy się na to zgadzamy, czy też nie. Zostanie wprowadzone na każdym poziomie społecznym. Będzie uniwersalne. Musi zatem stać za nim uniwersalna siła łącząca. Będzie naprawdę drakońskie. Tak, będzie stosowana inwigilacja. Jeśli chodzi o te drakońskie metody, są profesjonalistami. Wykorzystują w tym celu technologię. Teraz nadszedł czas na to, aby Boży lud przygotował się duchowo na to, co nadchodzi. Marcinie, musimy studiować Pismo Święte. Musimy sprawić, by w naszym sercu zaszła zmiana. A to zawsze zaczyna się od żalu za grzechy. A po żalu za grzechy musimy mieć wiarę. Doskonała wiara usuwa bojaźń. Gdy żyjemy w zgodzie z Bogiem, nie musimy obawiać się niczego, co ma nadejść. Ale musimy być świadomi tego, co mówi Pismo. Gdy w czasach Chrystusa ostrzegano chrześcijan, gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa, to faktycznie studiowali Pismo i rozumieli. Zobaczyli znaki i zbiegli do Pelli. Nadszedł czas, aby Boży lud przygotował się duchowo na to, co nadejdzie. Być może w kolejnym odcinku powinniśmy poruszyć temat duchowego przygotowania, bo nie chcemy być tylko kanałem informacyjnym. Ludzie Boga muszą się przygotować. 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 Pomódlmy się. Ojcze w niebie, proroctwo spełnia się na naszych oczach, działa w ciemności, a ludzie są zdezorientowani różnymi czynnikami. Ale ten wątek proroctwa przewija się wszędzie i powinien ostrzegać ludzi Boga o tym, w którym miejscu historii się znajdujemy. Pomóż nam przygotować się duchowo. O to prosimy w modlitwie. W imię Jezusa. Amen.